Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, słabym wstępem powiem wam szczerze, nie pamiętam co się za bardzo działo w poprzednim odcinku. Jedno co tak ważnego mam do pokazania to... Patrzcie. Zbroja rycerza lwiej grzywy. Zbroja noszona przez rycerzy walczących u boku generała Radachna. Nawet nie trzeba czytać jeszcze opisu. Mieliśmy od początku informację, że on jest w Kelid. Nie musiałam gadać z tamtym gościem. Tego byłem idiotą, który wiecie, po prostu nie myślał. Ale tak, mniejsza z tym. Dziś właśnie. No, to może być jeden z naszych celów. Ale jeśli mam być całkowicie szczery, to... no niestety nie pamiętam nic. Z jakichś takich większych planów, celów i tak dalej, więc... powiedzmy, że po prostu... tak, no... zrobię co... na co będę miał ochotę, o czym sobie pomyśli. Klinkę porządku? Nie wiem. Niech będzie, że wezmę to. Czemu nie? No i tak, od poprzedniego odcinka, jak mówiłem, za dużo się nie zmieniło. Tylko widzę, że mam 23 tysiące. Nie wiem skąd. Tak. Jak mówię, do 40 co najmniej chcę dobić, żeby nie ginąć tak często. I no. A w tym momencie... no, możemy iść w sumie coś robić. Tylko... pytań co? Może zacznijmy od dzwonnic, bo w sumie są tu chyba trzy dzwonnice. Jeśli się nie mylę, z których można skorzystać. Mam dwa klucze, czy dwa mieczoklucze. I tak, cokolwiek tu jest, to jeszcze tego nie sprawdziliśmy. Więc tak, na dzień dobry właśnie takie mniejsze ogarnianie tych dzwonnic. Potem pójdziemy do... poszukiwać tego Radana, czy jakim tam... Radachna, mniejsza. Prawdopodobnie to będzie gdzieś tutaj, bo to jest zamek Lwiej Grzywy. Rycerze Lwiej Grzywy z nim podróżowali, więc no. I tak, co my tu mamy? Urwisko oczekiwania. I tak, jeszcze zobaczę tylko tamte nazwy, żeby wybrać sobie dwie najlepsze. Albo takie, no, w sumie najmniej groźne, już tak dziwnie to określę. Niebo nieprzerwanej nocy. Nope. Wydaje się trochę groźne. Chociaż może nie jest aż takie groźne jak co będzie tutaj. Jak na źródłowisku oczekiwania chyba jest najspokojniejsze i... niszczące ziemię, oj nie, to jest najgorsze chyba. Ale tak, idziemy w takim wypadku chyba na urwisko, ewentualnie do tego całej nieprzerwanej nocy, czy jakoś tak... no, to chyba będzie najspokojniejsze, najlepsze i w ogóle takie... najmniej ryzykowne, więc klucz nasyconego miecza, tak... i możemy... pójść. Zobaczymy, dokąd to zaprowadzi. I jaka śmierć nas tam czeka. Bo nie ukrywajmy, no, ostatni odcinek był bez śmierci, co jest wow, super, jej i tak dalej, ale no. Taka pasa bezśmierciowa nie może trwać wiecznie. Nie u mnie. Kaplica oczekiwania? Wiecie, kaplica? No, to jest jakiś most, co... my nie byliśmy w kaplicy oczekiwania kiedyś. To nie była to pierwsza lokacja? Całkowicie? Wiecie, tak się trochę wydaje, jakby... a... może? Nawet nie skojarzę, ale... tak! Patrzcie, to jest... dokładnie to miejsce! Okej. Wow. Nie mówcie, że ja nadal tak nie umiem. Myślę, że znowu zginę od tego czegoś. Ale okej. Ej, nie krzycz na mnie. Kiedyś to mogło być zabójcze w sumie. Jak tak myślę o tym, ile teraz mam papeków. A ile miałem kiedyś. Ale też, nie ukrywajmy, zbroję mam dużo lepszą. Statystyki wyższe, a... Co on zrobił? Ktoś mi powie, co on zrobił? Mniejsza. Skoro zrobił coś takiego, ja tutaj mogę zginąć, a ja nie chcę. Więc masz z pieruna. Łykamy i... no. Ozdobny prosty miecz i złota tarcza z herbem bestii. Wow. Zemsta. To nasza zemsta. O. Dobra, teraz może jeszcze zobaczmy te przedmioty. Ozdobny prosty miecz, to jest jakieś złote hartowanie. 10-14, no, nie jest najgorsze, jeśli chodzi o to wszystko. Ale tak, smukły prosty miecz ozdobiony antycznym wzorem. Starsi rangą fechmistrzowie chętnie trzymają po jednym takim mieczu w każdej ręce. Po popadnięciu w niełaskę
Niedobitki Złotego Rodu szukały władzy i celu w przeszłości. Unikalną umiejętność. Złote hartowanie skrzyży, dwa miecze, by nadać atakom esencję świętości. Gdy działa silny atak, jest serią ataków dwoma brońmi. Okej, ale to ozdobny prosty miecz. Czyli to jest taki niby jeden mieczyk, a w rzeczywistości dwa mieczyki. I nadal tym przyciskiem. Okej, silne ataki są na razie pojedyncze. Zobaczmy, jak to zadziała teraz. Czyli co, jakby świętość nakładamy? I teraz mamy jakiś taki atak po prostu. Ładowany silny atak to jest jeszcze większa seria. Dobra, wiecie co? Fajne to co. To ma sens, bo chyba sam czegoś takiego używał, ale dobra, mniejsza. Fajnie. A tarcza, czy ma coś wielkiego? Przedstawiony niebestia to Serosz, starszy doradca, który kieruje Złotym Rodem. Dobra, mniejsza. Ciekawe. Czyli całe to miejsce było tylko po to, żeby tutaj przyjść zemścić za dawne krzywdy, czy coś więcej? Wygląda, wiecie, tak jakby naprawdę to dosłownie było tylko takie, przyjdę tu jeszcze kiedyś, się zemszczę, ubiję co dziadostwo. Chociaż nie ukrywam, przyznaję, że spodziewałem się bardziej tego w taki sposób, że tak, to miejsce będzie po prostu, wiecie, takim samouczkiem i tutaj zginiesz, to do widzenia, wygrasz, to gratulacje, masz jakąś tam nagrodę. A tu proszę, dało się wrócić. Początki naszej przygody. Ciekawe, czy jest tutaj coś więcej w ogóle. Podejrzewam, że może być nawet. Chociaż, czy ja wiem. Znaczy, czy to też jest prawdopodobne, że w sumie dosłownie cel był taki, żeby tutaj wrócić sobie teraz i no, właśnie się zemścić. Chociaż, z perspektywy tego, co już wiem o Elden Ringu, a czego nie wiedziałem kiedyś, to może tutaj coś być, w sumie tak ukrytego, fajnie. Więc tak, zobaczmy, czy jest jakaś znajdźka. Nie zdziwiłbym się, gdyby była, ale chyba trochę przeceniłem pomysłowość From Software. I nie dali znajdźki. Szkoda. Dobra, tak czy siak, to nie zmienia faktu, że w sumie miło to było przyjść i tak, no tak się, wiecie, zemścić na czymś, co kiedyś było naszą zgubą. Swoją drogą, to jest wizerunek tej królowej Mariki, czy kogo? Nie pamiętam nawet imion tutaj za bardzo. I mogę wam jeszcze tak powiedzieć, totalne zdlamienie moje. Bardzo często, nie wiem czemu, myliłem Godfreya z Godwinem. Tak. Więc no, ja totalnie lamię, po prostu nie ogarniam, nie wiem co, jak, gdzie, kiedy. Więc no. Nie zdziwcie się, jeśli naprawdę będę tutaj czasami paplał głupoty, mylił fakty. Jak sam mogę imiona mylić też w tej postaci tutaj z kimś innym, bo poza tym, patrzę, jest jakieś przejście, czyżby, nie, jednak nic nie ma. A szkoda. Miło byłoby, wiecie, znaleźć tutaj jakieś takie, no, większe sekrety, ale chyba nic nie ma. Chociaż pozwólcie, że się tu jeszcze rozejrzę chwilę. Oszczędzę wam tych po prostu marnowań czasu, bo jestem pewien, że to nie będzie, ale no, jakoś tak ciekawskość mi nie pozwala przestać. Moja ciekawskość się jednak się opłaciła, jest jakieś malutkie przejściątko nowe. Tylko jeszcze pamiętam, to zapalamy lampę. No i tak idziemy, nie wiem po co w sumie. Tak w głównej mierze, chociaż dobra, jest tutaj coś. Król burzowych jastrzębi. Jest jakiś popiół? Wyglądał jak popiół, więc pozwólcie, że zobaczymy opis i... Dobra, to nie był popiół, to... Przedmiot specjalny, czy jak? Nie, to nie jest przedmiot specjalny. O, przy okazji, zobaczcie, mamy łzy nieużyte. To co tutaj? Nie, to było głupie. O, a jednak. Prochy jastrzębia, który nie zważył na wezwania? Prochy jastrzębia, którego wszyscy uznawali za władcę w czasach, gdy jeszcze wichy burzowego oceanu deły jak żadne inne. Jednak jest to dumny, starożytny monarcha, który nie odpowiada na czyjekolwiek wezwania. Okej.
I tu jeszcze jakaś skrzynka, proszę nie bądź mimikiem. Podkreślam nadal, nie wiem czy są mimiki i... Okej. Okay. Den, burzowy jastrząb. Rzeźby kolejny jakieś... Nie, tym razem tutaj widzę co. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy, użyj przyzwać dęcha burzowego jastrzębia. Duch odważnego jastrzębia, który przez całe życie wiernie służył dawnemu królowi burzowego całunu. Gdy szała prawdziwa burza. W boju jego krzyki dają towarzyszą odwagi, a wirujący wokół niego porywczy wicher rozrywa wrogów na strzępy. Okej. Okay. Dobra, czyli coś tu jednak było. Fajnie. Nie wiem, wiecie, czy znajdziemy jeszcze więcej tutaj może skarbów? Podejrzewam, że tak, jest coś, pewnie coś ukryte. Obstawiam, że może tam, na tym posągu, czy coś, ale... I tak, zajęło mi to zdecydowanie zbyt długo. A chciałem, żeby ten odcinek prezentował sobą jakieś większe rzeczy. O, swoją drogą, patrzcie, to jest... A. To miejsce było cały czas tak blisko? A. Tak blisko tego wszystkiego. Wow, ale dobra. Mniejsza. A wracamy tutaj do dzwonnic i pójdziemy do tego wiecznego nieba, czy co tam było jeszcze. No obiecałem, że po prostu sam sobie obiecałem właśnie, że te no dzwonnice właśnie ruszymy, więc tak. Chociaż nie ukrywam, co to nazwa wieczne niebo, czy coś takiego. Może nie brzmi aż tak niebezpiecznie, ale no budzi wam trochę niepokój. Chociaż mniej niż te ostatnie, pamiętam, jak się nazywało, jakieś tam ziemie. Okej. Okay. Niebo nieprzerwanej nocy. No to nadchodzimy. Obym nie żałował tego wszystkiego. Chociaż nawet jeśli będę żałował, to przynajmniej odkryliśmy nowe miejsce i może jakaś śmieszna śmierć mnie spotka. Ale tak, póki co się tym nie przejmujmy, tylko no, skupmy się na tym, by... Nokron wieczne miasto. A czy ja tutaj nie miałem dostać się, wiecie, szukać jakiegoś skarbu tego... Tego miejsca z tym Blajdem? A. Jak po prostu się tutaj dostałem z tej dzwonnicy? Ciekawe. Tak, tylko że jestem na jakichś skałkach i podejrzewam, że mogę iść w złym kierunku. Nie, dobra. Chyba to tutaj muszę iść, jak tak patrzę, że te skałki w sumie sprowadzą coraz niżej. I niżej, i niżej, i niżej, ale taki sposób. No, w miarę łagodny, więc jeszcze nie umrę. A tak... Chyba dobrze. Idę. A czyli śmierć. Nie? Nie ma śmierci? A już myślałem. Dobra. No to skoro śmierci nie dają, to cieszmy się. Może tu będą jakieś fajne znajdźki. Albo coś. No zdecydowanie już jest kwiatek. Upiorna Cornwallia 2. Czemu nie Cornwallia, tylko Cornwallia. A to pozwala chyba... Upiorna, nie pamiętam do których była, ale upiorna. Odsławione prochy pozywać, ale to takie mocniejsze, okej. Okay. I. Nakrapiany naszyjnik. A nakrapiany naszyjnik pewnie to będzie talizman. Zwiększa krzepę, niewrażliwość i skupienie. Miło. Ale nie ubieramy tego, mam lepsze rzeczy. Dobra, to pozwiedzajmy sobie jeszcze tutaj i. Pewnie jakiś NPC jeszcze tu będzie siedział. Znając życie, więc pogadajmy sobie z nim. I... Dobra, to nie jest NPC. To nie jest NPC. A skoro nie jest NPC-em, to... Zobaczmy, jak zadziała na niego to. Nijak. Sam bije dosyć dużo, a więc... Fajnie byłoby nie umierać! Dobra, żywotność bestii. Może... Użyję tego jakoś sensownie. Okej, okay, jestem w stanie mu zadawać obrażenia. Jestem w stanie. To się liczy najbardziej. Gorzej, że on też jest w stanie mnie ubić szybko. Dobra. Jedno drużynie z kosy bije po 208, co nie jest jakimś wielkim wynikiem. A jak błyskawica? Okej, okay, 89 w jego tarczy. Nadal nie odpowiada. No, oczywiście, podniósł tarczę idealnie zanim zdążyłem. 98, Okej, jeszcze coś innego tu zrobił. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Wiecie co, my tutaj zginiemy. Jestem tylko prawie pewien. Okej, muszę się naprawdę skupić. Co on robi? Przepraszam bardzo, co on robi? Najpierw jakieś skrzydła, teraz coś takiego.
No i znowu! Jak ja mam z czymś takim walczyć, jak on ma jakieś takie moce? Chociaż dobra, mówi to ktoś, kto na życzenie może ciskać błyskawicami. Okej, okay, dobra. To tak, trochę dziwne to było. Tak, z mojej strony. Nie, ja tutaj padnę. Nie, za słabo jestem. Nie jestem w stanie rozpoznawać jego ruchów, oczywiście. Jej, pierwsza śmierć odcinka. Nie wiem, to fakt, że ja tu wrócę, ja chcę się zemścić i w ogóle, tak. Ale no, pierwsza śmierć odcinka, jej. I w sumie miałem trochę racji, że tam czeka mi pewnie jakaś śmierć. Chociaż nie ukrywajmy, ja spodziewam się śmierci we wszystkim. Chociaż teraz jak się jej nie spodziewałem, to nagle przyszła. Już myślałem, że to dosłownie będzie jakiś empec. To jest... Tak. Niebo nieprzerwanej nocy. No, w ogóle dziwne, że taka jest nazwa, skoro to jest ten... Norkon, czy coś tak. A, w ogóle podejrzewam, że tak. Gra by pewnie wcześniej czy później nam powiedziała o tym, jak się tutaj dostać. A ja tutaj po prostu wyprzedziłem, wejdzie fabułę czy coś. Ale póki co... schodzimy, tak. Musimy odzyskać moje... biedne 9 tysięcy, czy 8. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie, bo takie wartości to no niewiele dają na ten etap. Więc nawet jeśli je stracę, to nie będę płakał. No i się zemścić. Tym razem jednak byłbym skłonny nawet nie używać runy. To jeszcze utrudni. Roboty chociaż nie, mamy 7 łuków, to jeszcze mogę. Dopóki mam powyżej 4, to mogę się bawić właśnie w łuki runiczne. Swoją drogą, nie wiem, czy kosa jest dobrym wyborem przeciwko niemu. No ale tak, lepszej broni nie mam na razie, więc... Czy jest to dobry wybór, czy to kiepski wybór? Muszę z tym... trwać. Okej. Muszę być ostrożniejszy. W ogóle powinienem tą wytrzymałość bestii zarzucić jeszcze zanim tu przylazłem. Nie pomyślałem o tym. Aha, byłem w powietrzu, ale i tak mnie uderzył atakiem ziemnym. Super. Okej. Jego ataki są szybsze od moich. Co on zrobił? A, dobra, to ten... myk ze skrzydłami, już myślałem, że coś, wiecie, jeszcze innego potrafi. Okej, i... Halo, to miał być plec stab. Okej, zna nowe myki. Nie chwalił się jeszcze wszystkim, okej. Okej. Będzie ciężkie starcie. Nie. Ja powiedziałem, że będzie ciężkie starcie, ale muszę się bardziej postarać. Po czym spadłem. Nie. Kolejny raz nie marnuję już runy. Ale tak, widzimy się za chwilę, jak już będę bliżej pokonania tego gościa, bo nie ma też co odcinka pokazywać ciągle mojego umierania. Nie, wiecie co, ja się poddaję. Ja się poddaję. Może to naprawdę pokazuje, że nie potrafię grać, ale ja się poddaję. Nie mam po prostu pomysłu. Nie wiem, ile razy już umierałem, nawet nie liczyłem tego. Ale tak, próbowałem mnóstwo rzeczy, nawet już zmieniać strategię jakoś bardziej, mniej, cokolwiek. Nie wyszło. I wiem, że to wszystko z mojej winy, bo jestem ciapą, lamą, nieogarem. No ale ja to przyznaję, więc nie ma co po prostu też jakoś mi tego wytykać. Chcecie to proszę bardzo, zasłużyłem sobie na to. Ale tak, jestem tego świadom, więc żeby nie było gdzieś, że niby twierdzę, że jestem dobrym graczem czy coś. Nie, ja jestem totalnym nieogarem, lamą, jełopem, nubkiem i w ogóle. Ale tak, dobra, mniejsza z tym. A skoro to już nam nie wyszło, to... A skupmy się teraz na naszym nowym głównym celu. Tak, inaczej mówiąc, zapraszam do zamku. Pamiętam, że to jest mnóstwo teleportów, które w różne losowe miejsca rzucają. Zresztą też powinniście to kojarzyć. Ale tak. Na obecny moment po prostu się tym nie przejmujmy. Chodźmy naturalnie zwiedzać. Bo nie ma co tak wskakiwać w środek pola bitwy, nie wiedząc w sumie po co tam jesteśmy i co tam się dzieje. A w ten sposób może natrafimy na jakichś przeciwników.
Może, jeśli nie na przeciwników, to natrafimy na jakieś skarby, cokolwiek, wiecie. I tak, przy okazji też to pozwoli mi trochę lepiej poznać teren. Na wypadek, gdyby kiedyś... A powiedzmy, okazało się, że ktoś mi napisze, że gdzieś mniej więcej w jakimś miejscu XY może być w okolicy jakiś super przedmiot, to będę wiedział, a okej, dobra, kojarzę to miejsce czy coś. Chociaż głównie dlatego, że po prostu, no, chcę zwiedzić, wiecie, o własnych nogach też to. A nie tylko tak z teleportu, od razu, w środek, pola bitwy czy coś. No i proszę, nawet znaleźć go znalazłem. Kamień Kowalski 3. Gra definitywnie mówi mi, weź ulepsz w końcu to już na plus co najmniej co 9. Na całe szczęście moja broń już jest na plus 6. A jest to broń ta specjalna. Byłaby nawet już na 9, gdybym miał w sumie kamień numer 7. Nie, bo taka w sumie prawda, mam wszystkie kamienie poza maksymalnym kamieniem. Albo akurat co do maksymalnych kamieni to wiem, że one noszą jakąś tam wyjątkową nazwę. A nie tylko powiedzmy kamień Kowalski 9. Czy tam powiedzmy 10, czy tam coś. Tylko jakieś tam inną. Szczegółów niestety nie znam. Ale tak, więc wiem, że nie mam maksymalnego na pewno. I chyba właśnie 7 tylko. Gdybym miał to w sumie, taka osoba byłaby już lepsza. Ale weźmy, sprawdzimy. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. No nie mam 6, 7. Ale kosas na plus 6, więc co mnie to interesuje, że nie mam 7. Znaczy 6. Jakie 7? 7 właśnie to mnie interesuje bardzo. Chciałbym mieć 7. Ale dobra, mniejsza. Mniejsza, bo już się gubię w tym wszystkim. I tak, co ciekawe, strasznie spokojnie jest tu, tutaj. I nie mówcie mi, że tam nie da się wejść tak o własnych siłach. Trzeba faktycznie tym teleportem. Nie. Słyszeliście to? Tu jest żuczek. Ja nie chcę żuczka. I tak ja nie chcę tak totalnie. Te żuczki będą mnie wkurzać. Ale dobra, skoro jest gdzieś to tego poszukamy. Ale zanim żuczek, to tutaj właśnie ta taka konstrukcja i tam tu gdzieś tu właśnie widziałem znajdźkę. A jak widziałem znajdźkę, to znajdźka ważniejsza niż potencjalny żuczek. Przy czym podkreślam potencjalny, bo może wiecie, znowu być najgorsze, co ta gra ma w zwyczaju, czyli rzucanie żuczka, który nie daje nic. I co to za znajdźka? Kamień Kowalski 6. No miło, nie zaprzeczę. Przyda się kiedyś. Jeśli przerzucę się na jakąś broń, która wymaga zwykłych kamieni. I zdecyduję się ulepszać powyżej plus 6, bo jakoś tak na razie to strasznie ostrożnie do tego podchodzę. No ale cóż, jak mówię, niby tak jest, ale z drugiej strony to co się tym w ogóle interesuje, przejmuje. Moja kosa wymaga czego innego, więc co się tym martwię i oczywiście, że spadnę tam na śmierć. To było oczywiste, po prostu, że nie doskoczę. Było oczywiste, po co ja w ogóle próbowałem. Naprawdę, po co ja w ogóle, żem próbował? Ale okej. Okay. Skoro jest sytuacja taka nie inna, to... Wzium, teleportem, wzium. Fajne miejsce jakieś może. Do środka zamku. W sumie czemu jakieś dziwne wzium robiłem, nie wiem. Nie wiem, co mi się dzisiaj w głowie, ale jestem zdecydowanie rozproszony i to mocno i... Tak, zamykliwej grzywy jesteśmy gdzieś i słyszę... Szronszcza, chrobonszcza. Powinniśmy chyba być ostrożni. Też dobra, widzę miejsce łaski. Co jakaś... Ja słyszę pieśń? Tak. Okej, to nadaje naprawdę uroku i episkości trochę temu miejscu. Okej. To Blight tu jest? Jakieś duchy? Jakieś inne postacie? Uprzejmy ukłon. A, nic nie mówi więcej. Ma chyba jakąś świętą pieczęć. Dobra, cześć Blight. Thought I might find you here. I must admit. I was a little worried. We missed our meeting. But it looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? That Starscourge Radahn holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spring back into motion. So now, we stand against the demigod once known as the strongest of them all. Oh, cholera. We fight
sword and fang. Nie podoba mi się co? Nie podoba mi się co? O! General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. The Radahn Festival! Okay, patrzcie, nawet dzban tutaj jest. Came. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radahn himself. Radahn, okej, czyli to Radahn się mówi. Dobrze, no, zapamiętam. Champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, gosh. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. A, czyli co, mamy mieć wsparcie aż od dwóch postaci ewentualnie? Alexander, ten jak mi tam, Blight. Okej. Okay. Dobra. A, na przykład jeszcze tutaj ktoś jest. Zobaczmy. Wygląda na jakiegoś starego dziada, albo fajny mieczek. Jestem w pełnej gotowości. Okej, zobaczmy. Pewnie powinienem powiedzieć jeszcze nie, ale okej. Allow me to paint you the full picture. A, co to ma być? Jakiś malutki konik i olbrzymi? Nie, to nie podoba mi się to. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Oj, czyli ma konika takiego, który zginął. A, przynajmniej ten konik chyba zginął. O Jezu, on źle zwłoki. Is a former friend and foes alike, gorging on them like a dog. Nie, to będzie chyba za trudne jak na mnie. Howling at the sky. Okej, dobra, fajne. We must make merry. Oh, gathering of champions, the revels begin. The of war, the Radahn Festival. Tam jest mgła. Pokrzepiający okrzyk jej. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even now, divested of his wits, devouring corpses. Teraz tam czy tam? Nie wiem, które bardziej, ale wydaje mi się, że skoro tam jest mgła, to może tam. Albo tutaj, nie wiem, ale wiecie co, tu zdecydowanie którąkolwiek stronę byśmy nie mieli iść, to może być nasza śmierć. Skoro mówią, że to jest najpotężniejszy i w ogóle najbardziej, najgroźniejszy i co tam jeszcze więcej o nim powiedzieć, można. Potencjalnie przegramy. I to tak potężnie. Co ciekawe, nie można tutaj atakować. A, że jeśli można, to pewnie to jest jakiś kościół, czy inne święte miejsce. Kamień szóstka. Boję się, że to sugeruje takie, słuchaj, gościu, broń na... A szóstka daje ile? Plus 18 co najmniej. I po części można powiedzieć, że mamy tego typu broń, bo ta kosa jest na plus 6. W tym sensie na plus 6, czyli tak, kamieniem szóstką. A to też są kamienie szóstki, chociaż ciężko to przyrównywać. W sumie nie wiem, ile jest kamieni na tym, na podstawowej broni. A ile jest na tej. Ale tak, idziemy i... no... zobaczmy, co z tego będzie.
poza śmiercią, płaczem, zgrzytaniem zębów. Bo to pewne. Zobaczmy, czy ten odcinek będzie sukcesem, czy będzie kolejnym razem pokazem moich lam. Okej. Zadan, gwiezdna plaga. Jest tutaj dużo znaków. Okej. Jest tutaj dużo znaków. Okej, więc to chyba już rozumiem, na czym to polega. Ja tutaj po prostu jestem przywódcą takiego oblężenia tego. Muszę zgromadzić całą armię, która go pokona. Jeśli tak, to jest w miarę proste. Okej, Aleksander. Halo. Nie. Nie robić mi tego. Jakoś ucznia Radana. Pewnie też powinienem walczyć, ale widzę tutaj znak. Ja wiecie, ja nie przegapię znaków. Okej, mamy Blajda. Dobra, to zapowiada się epicko. Fajnie by było tylko, wiecie, gdyby wszyscy nie poginęli. Okej, kolejne znaki. Mamy wsparcie. Teraz tak, już nie mamy dużo butelek, to jeszcze tylko coś takiego. O! Patrzcie, on walczy dwoma ostrzami, to będzie ciekawe. Tyna! On jeździ na tym koniku! Tak, on nadal jeździ na tym malutkim koniku. Czekaj, łata? Czy my tu mamy paczesa? Wybaczcie, że tak... nie... Okej. Widać, że agresywny dziad. Nie wiem, jakim cudem ten koń jeszcze żyje. I te moje ataki są takie opóźniane. Ale mogę wam powiedzieć tak, że teraz moja kosa jest jakoś wolniejsza jeszcze niż zazwyczaj. Okej, mamy Aleksandra. Mamy Blajda. Okej, to takie epickie starcie po prostu. A właśnie, ile możemy robić błyskawice? Zobaczmy. Okej. Aleksander padł. Jeszcze wzmocnił sobie broń. Super. Okej. To jest walka, której mogę nie przetrwać. Ale widzę kolejne znaki. Dobra, wiecie co, tutaj wydaje mi się, że naprawdę... Tutaj co chwilę się znaki pokazują. Aha, czyli chyba jeśli ktoś padnie, to po prostu mogę go wezwać jeszcze raz. Tak to trochę wygląda. Okej. Może to jest najbardziej nubska strategia, tak jeździć i szukać znaków. Wiecie co, to jest jedyne, co mi pozostało. Bo patrząc na jego potęgę tutaj, to raczej go nie pokonamy tak sam na sam. Okej, akurat na farcie się udało. Aj, więcej butelek by się przydało zdecydowanie. Nie mówię o butelkach leczniczych, bo takie butelki many to mam, ale co mi po nich. Fajnie by było też trafiać moimi błyskawicami. Dobra, widzę kolejny znak, tylko szkoda, że jest dosłownie pod Radanem. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Oczywiście. I znowu wszystkie we mnie polecą? Nie. Dobra, to razem nie we mnie. Tu jest jakiś znak? Czyżby? Nie. Tylko mi się wydawało. Ale dobra. Nie sądzę, żebym był w stanie tutaj wygrać, a to tak po prostu. Nie jestem po prostu, wiecie, na to gotowy jeszcze aż tak. I to nie tak, wiecie, że to tutaj będę teraz twierdził, że to jest wina tego, że jestem słaby. Wiem, że moja postać prawdopodobnie jest nawet overleveled. Mocno na ten moment, czy coś. Ale po prostu... Jeśli mam być szczery, po prostu... nie wiem, czego się spodziewać i ta postać też... No, żeby być... Jeśli mam być szczerym, to pewnie jest wykonana badziewnie. Ale dobra, śmierć. Śmierć. I jeszcze raz śmierć. Ej, smutne to. Ale wiecie, co jest jeszcze smutniejsze?
wiecie, co jest jeszcze smutniejsze? Tam na wejściu na plac była złota mgła. Oznacza to, że jesteśmy chyba zamknięci tutaj. No cóż. W takim też wypadku muszę sprawdzić tylko szybko jedną rzecz, która była tańsza w użyciu. Dobra, to jest tańsze w użyciu. W takim wypadku mój plan jest prosty. Łyk szybki tego, jak tylko będzie okazja. Wzywam kogo się da, a potem no z góry zrzucam na niego pioruny na koniu, nadal będąc. Mhm. A nie, przepraszam, zapomniałem, te strzały zawsze trafiają, więc zaraz stracimy konia. A nie, jeśli jedziemy, nie zwracając uwagi na niego, nic, to jeszcze da radę tutaj jakoś ostać się. Moje piękne zero. Okej. Okej, pominam jeden znak, ale z tego co widzę, wow, on rzuca włóczniami naprawdę. Gdzieś jeszcze znak Blajda powinien być, bo chyba Blajda nie ma. O. Może. Nie wiem. Jak zauważę jakiś znak, to wiecie, to zarzucę. Póki co my tu mamy? Włócznia Radana. Myślałem, wiecie, że tu może być jakiś sekretny przedmiot, który go bija. Nie, Blajd już tam walczy, dobra. To łykamy. I proszę. Fajnie by było jeszcze, gdyby tu trafiało. Okej. Wiecie, moje błyskawice też nie są idealnie. I łatwo i tak mi zginąć, ciskając nimi. Ale cek, chyba nic lepszego tutaj na razie nie wymyślę, chociaż czarny ogień może. Wiecie, czarny ogień w końcu teoretycznie bije procentowo. Ale nie pomyślałem. Tak samo jak nie wiem też jak tego unikać. Nie, jeśli mam być szczery, po prostu jestem chyba nieprzygotowany jeszcze na starcie z Radanem. No a teraz jestem zmuszony z nim walczyć, w sumie. Jeśli dobrze wszystko rozumiem. Dało się go przewrócić, fajnie. Okej, okay, się wkurzył! Się wkurzył! Wybył? Co jest? Łóżkę palców? Czekajcie, to jest łóżka palców? Okej, wow. Ona jest... To jest jakaś łóżka palców. To chyba ta, która tam po prostu się ukłoniła. Ale w ogóle, wow. Tak, tak, to starcie będzie sporym wyzwaniem. Niemniej jednak, wiecie co, sprawdźmy, czy mogę komnatę przed bramą. Dobra, można. Na szczęście można się wyteleportować, ty wiecie co? Tym razem chcę spróbować swoich sił przy użyciu czarnego ognia. Będzie to ostatnia próba, żeby nie było. A potem już kończymy na dzisiaj. Ale chcę właśnie sprawdzić, jak czarny ogień na niego będzie działał. I wiem, że mam też ostrze czarnego ognia, ale... To się wydaje trochę zbyt... A, już nie ma tu mgły. Zbyt ryzykowny jak na mój gust. Ale dobra. W sumie tutaj chyba widać wszystkich, którzy... Którzy tutaj się zebrali. Chyba? Sprawdzę, czy jest... Nie pokazują tu postaci. Ha. Ale wiecie co? Tak w sumie też jeszcze myślę... A, zamknięte. Trzeba z nim jeszcze raz pogadać. Aha. Dobra, szybko to załatwimy. A wiecie, właśnie powiedz wam, co mnie najbardziej też zastanawia. Czy... Uwaga, uwaga. To jest istotne. Właśnie, czy te... NPC w rzeczywistości tutaj są, typu właśnie Łata.
Czy jednak nie? I to jest tylko takie, wiecie, że można wezwać nie wiadomo czemu. Dobra, drzwi już otwarte. I to będzie ciężka bitwa. Będzie ciężka. Ja jestem tego świadom. Ale powiem wam szczerze, jak tak widziałem tamto, to gdyby nie ta niespodzianka taka nagle... wiecie, jak tak wyleciał z ogniem. Bo tego się nie spodziewałem totalnie, to wydaje mi się, żebyśmy mogli go pokonać nawet. Kluczem w sumie do wygrania będzie teraz to, żeby... ostrożnym być. Bo jeśli będę ostrożny... to może by udało się, wiecie, uniknąć tych wszystkich strzał i tak dalej. Nawet bez konia, żeby nie ryzykować, wiecie, utracą butelki dla... strugi. Żeby go znowu przyzwać, bo potem będzie potrzebny do unikania wszystkiego, uciekania i tak dalej. Chociaż może to jest głupota, może za dużo myślę. Po prostu chodźmy jeszcze raz. Jak mówię, ostatnie podejście. Na dziś. No i zobaczymy, co będzie. Po tym. Okej. Okay. Leci strzała. Okej, czyli jak już leci, to za późno, żeby rzucić. Wtedy unika. Dobra, mam niewielkie wsparcie. Albo i wielkie. No, zależy jak mi chcę spojrzeć. Muszę chyba klikać unik znacznie szybciej niż bym chciał. Jak już zestrzały po prostu, to od razu unikam. Dobra, mamy Blyda. I leci. Nie. Dobra, teraz już mogę powiedzieć w pełni szczerze. Nie rozumiem, jak te strzały działają. Ale tak, on już tam walczy z tym, co tam są. Achesa wzywamy, chociaż nie wiem, skąd on się tu nagle wziął. I tak, nie pozostało nic innego, jak spróbować gościa czarnym płomieniem. Okej. Okay. Może nie ładujmy tego płomienia, tylko rzucajmy. Powinienem, wiecie, sporo bić, tak? 800. Z obrażeniami od innych. Sam płomyk bije około 300. Dobra. Opłacalniejszy, jeśli chodzi o obrażenia, niż to, co było do tej pory. Okej. Okay. Wchodzi na fazę elektryczno-kamiennej broni. Nadal nie wiem, jak tego unikać. Jeszcze mi wpadł na jeden pomysł, może warto byłoby, wiecie, pomyśleć o tym, żeby rodzynki przygotować tutaj dla konia. Skoro koń jest takim ważnym elementem. No. Tak, to byłby dobry pomysł chyba. Mhm. Teraz przyzwam tą służkę palców. Okej, okay, prawie się udało. Nie być trafionym. O nie. I będzie śmierć, jestem tego pewien. Wiecie, stać się konia, to jest najgorsze, co może być. Bo teraz muszę... butelkę szkarłatnych łez poświęcić. Czyli butelkę leczniczą. Żeby go przyzwać ponownie. Jak wiecie, ja bez butelek leczniczych, to ja nie dam rady. Już ledwo żyję, a co dopiero... Dobra. Pojawiajcie się, walczcie! Nie możemy się poddać. Musimy to zwyciężyć. No i tak, i on tu nagle tak wrzeszczy, zdaje obrażenia tym wrzaskiem. No, to... Powiedz, co ja tu mam zrobić, naprawdę, bo ja tego nie rozumiem. To jest taki dla mnie atak na zasadzie, a zawsze cię trafię, to jest tylko po to, żeby cię wkurzać, czy coś i tak dalej. Okej. Okay. Okej. Okay. Gdyby nie butelki, to powiedziałbym, że sytuacja jest opanowana. Okej, okay, się wkurza. To jest ten moment, kiedy on tak nagle znika. No i znowu, po prostu dostaje. Chyba, że on zawsze stamtąd przylatuje. Może on zawsze stamtąd... No cóż. Jedno, co w sumie jeszcze mi przychodzi na myśl,
Skoro i tak walczymy w ten sposób, to wiecie co? Bierzemy to. Aktywujemy łuk. To jest największe ryzyko. Przy czym od razu odpowiem, łuk jest po to, żeby dalej móc ewentualnie z kosy korzystać czy innych rzeczy. I teraz tak. Wymieniamy pieczęć? Nie, nie wymieniamy pieczęci. Zakładamy pieczęć tą. To miejsce i proszę. Różnica nadal jednego punktu, ale to jeszcze wzmacnia dodatkowo czarny płomień. Ale tak, tą próbę, jak mówiłem, już podejmiemy raczej w kolejnym epizodzie. A póki co, tak, dzisiaj się nie udało za dużo, ale dużo emocji za to, bardzo dużo. Więc no, i tak jest moim zdaniem w miarę okej, w miarę dobrze. Jedyne co jeszcze myślę, to ewentualnie trzeba by nie opłaciło się, jak to się nazywa, wymienić to, nadal mam średni ciężar, dobrze, o, na to. Wiecie, maksimum czego się da po prostu na obrażenia. Dlatego może jakaś tarcza tylko. Problem w tym, że no, tarcze są ciężkie. A ja nawet nie wiem, jaki typ obrażeń on tam zadaje. Więc no ciężko byłoby tutaj to dobrze dobrać. Ale tak, jak mówię, tym wszystkim zajmiemy się kiedy indziej. A póki co, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteście zadowoleni chociaż z tego, jak mi to poszło. I tak. Następny odcinek. Ponownie będziemy się z nim mierzyć. Może już zwyciężymy nawet, a póki co to tyle, więc no, jak już powtarzam po raz kolejny, trzymajcie się i hej, hej.